pani znajdzie aspekt do jazdy do szkoły, bo w tym momencie dzieci z Tyniec, Tychowice, Koszczce jeżdżą z tymi autobusami 112, 412 i 152 i one dojeżdżają na autobusy z Rejonowej, które Mińskiego gdzieś wysiadają, później dojeżdżają na Ruto Bulwarskie, jeżeli będzie wybudowana to centrum, to będzie za centrum tam jakby powiedzieć chodzić autobusowy. I młodzież będzie miała dobry dojazd. W tym momencie do gimnazjum nr 22 i do gimnazjum nr 21. Tu słyszałem słowa, że około 100 uczniów jakby do pierwszej klasy. I teraz pytanie moje. Jak dzieci, jeżeli je przenieść do gimnazjum na Lipińskiego, na Lipińskiego już nie ma tego dojazdu, autobusy tam to nie ma takiego strumienia autobusów, które jeździłyby, nie wiem, Grota Robieckiego czy Kołbierzyńską, bo tam jest tu miejsce ze Skotnik oraz Siedziny. I teraz moje pytanie jest, czy gimnazjum nr 21 przyjmie te wszystkie dzieci, te, które nie, są niechciane w tych super szkołach, czy też będzie specjalne, tworzone linie autobusowe będą dowodzić, bo jak pani zobaczy, to z Tylca dojechać na Lipińskiego, to trzeba się przesiadać. Ja myślę, że te dzieci, które mają po ileś tam lat, one nie są możliwe, żeby jeszcze miały jedną przesiadkę, nie pani co się to wiąże, szczególnie z tym. Ale mówimy tylko o gimnazjalistami. O gimnazjalistami, bo to jest jakby strumień dojazdu, jest jeden autobus, te trzy autobusy jeżdżą Tyniecką, do Dębnic sobie wysiadają te dzieci i mają blisko do szkoły. Na Komandosu też, ale dojazd na Lipińskiego, to już trzeba przesiadać się w Gminnej Szkole Biuropomocnej, to jest też dochodzić na najwyższy. To jest jakiś aspekt, który przyjmie to, żeby to gimnazjum zostało, bo to jest dojazd tych dzieci. Chyba, że 21 przejmie wszystkie dzieci, te, które są jakby tu nieciekawie powiedziane, które są mniej zdolne, o nich przestaje się myśleć, najlepiej to może, żeby zaprzestały edukację jako szkoły podstawowej. Właśnie tak jest może. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, takie wypowiedź na tym spotkaniu pani nauczyciel, że bardzo dobrze pracuje się, ja nie jestem nauczycielem, bardzo dobrze pracuje z dziećmi, które są zdolne. Dobrze się pracuje z dziećmi, które idąc do gimnazjum czasami źle czytają, nie umieją pisać, nie umieją liczyć. Na pewno dużą satysfakcję dla nauczyciela, jeżeli to dziecko zgodzi i już zaczyna lepiej pisać i czytać, to płynnie na nim. To jest te wielkie dobrodziejstwa, też tu o tych dzieciach się zapomina. Zapominamy o tych na dole, myślimy tylko o tych, co są na pierwszym miejscu. Żeby być na pierwszym miejscu, trzeba poprawić ich na dole. Trzeba poprawić ich na dole. A nigdy nie będzie tak, że wszystkie dzieci będą super zdolne. To co państwo mówią, to jest kompetencja. Wszystkim rodzicom stać, czyli na to, żeby już chodzi, żeby dzieciom dać kompetencję. Są osoby, które żyją z dnia na dzień i koniec swoje zalety. A my tym nie rozwiążemy wszystkich problemów we światy. Pan Zbigniew jeszcze się zgłasza, później będzie przyjdzie. A ja wrócę do pytania Uli, na które nie padła odpowiedź ze strony pani Marty, z tym przynajmniej ja nie słyszałem, bo pytałaś konkretnie, jakie są szanse tamtego zjazdu na przykład. Ja myślę, że nie są szanse, bo pytałaś, że za duża ilość uczniów pracy, prawda? O to pytałaś, nie było. Ale ja tu... Była odpowiedź, że nie ma szans. Była, że nie ma, że nie ma szans. Bo to weszło na poziomie 5 obecnie, to tutaj to dopiero widać skutki w każdej szkole, w gimnazjum, w stanówce. Centrum zatraciło, bo liberalna polityka robiła swoje. Od pani Hart, Solila, wskaźniki, dotacje, które za tym idą. Z czego to wynika? Dlatego, że edukacja zatraciła jest traktowana teraz w szkołach jak firma dowodowa, także przybyte efekty jak najmniejsze wystarczy, a ewentualnie dobre zyski. Gdzie to z edukacją takim życiu? A na to się spotyka każdy, rodzic na tym nie wie. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć, że w temacie się rozmawiamy. Przepraszam, ale cały czas o edukacji.
o zbytnie zabranej naszej szkoły. Ja dobry bardzo tutaj kolega powiedział, gdzie zgadzam się z pewnymi faktami, z pewnymi rzeczami, ja tylko przytoczę. Otworzyła się taka sytuacja, że żeby obronić dane pomyślenia, że dany projekt uchwały, to to się rzuca, że tak powiem, różnymi argumentami, czasami bez pokrycia. I na przykład nie byłam na, wiadomo, na całości, a przynajmniej w dyskusji, która była poświęcona gminie likwidacji drogi 22 podczas sesji Rady Miasta, bo akurat w tym czasie mieliśmy tutaj o posiedzeniu Komisji Edukacji, a na przykład były takie argumenty, że jeden z radnych mówił o fatalnym stanie budynku gimnazjum 22, nie dalej jak wczoraj byłam w tej szkole, zresztą często jestem, zwłaszcza ostatnio. Ja tam nie widzę żadnego fatalnego stanu budynku tej szkoły, wręcz przeciwnie, szkoła jest zadbana. Zadbana, natomiast tam faktycznie jest tylko do zrobienia posadzka na korytarzu, ale w szkole jest ciepło, jest przyjemnie. Zresztą pani wiceprezydent też to potwierdziła. Ja mam taki wniosek, żeby może w tych kryteriach, w tej diagnozie było zaznaczone, czy w jakichś innych punktach do kwalifikacji szkoły, do likwidacji, żeby było zaznaczone sprawozdanie z pobytu osób decydujących o tej likwidacji w tej danej szkole, bo ostatnie wydarzenia pokazały, że niektóre szkoły, że właśnie większość tych szkół nie została obejrzana przez osoby decydujące. A ja to jeszcze przytoczę taką rzecz, jak ostatnio, bo nie wiem, właściwie ostatnio odnoszę wrażenie, bo cały właściwie rok się interesuje tą sprawą, muszę pani radna potwierdzić, jestem na, jako obserwator byłam na Radach Głównego Stołu Edukacyjnego i tak myślałam, że może coś się poprawi, że ta lista szkół do likwidacji będzie przygotowana bardziej sensownie, a okazało się, że jest tak, jak jest. No ale skoro się tak traktuje edukację przez niektóre osoby decydujące o tych sprawach, ja przytoczę, mianowicie jedna z radnych miasta Krakowa mówiła, właściwie pisała w czasopiśmie miasta Kraków.pl o tak zwanej odpowiedzialności bardzo ładnie. Ta sama osoba w wywiadzie Radio Kraków powiedziała: my ciągle zapominamy o jednej rzeczy, że wykształcenie to jest sprawa przywileju, a nie obowiązku. Ja to tak traktuję. Nikt nie jest zmuszony do tego, żeby się uczyć. Powinniśmy umieć pisać i czytać, ale bez przesady, żeby zmuszać kogoś do pobierania nauki. No to jak pani... Dobrze, pani Galizbiec, dziękuję. Proszę Państwa, ja wrócę na właściwe tory, ponieważ generalnie mamy uchwałę, czyli wniosek do prezydenta miasta Krakowa dotyczący zamiaru likwidacji gimnazjum 22. To jest temat, na który powinniśmy dyskutować. Myślę, że generalnie padło tu parę konkretnych propozycji. Natomiast ja mam jeszcze poprawkę do projektu uchwały Komisji Edukacji z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego zmiany likwidacji gimnazjum nr 22. Uzasadnieniem do powyższego projektu uchwały wykreśla się ostatnie zdanie i dopisuje się zdanie. Proponowane rozwiązania zawarte w projekcie uchwały o zmianie likwidacji gimnazjum nr 22 wywołały falę emocji, krytyki i pojawienie się antagonizmów pomiędzy mieszkańcami naszej dzielnicy. Jak Państwo zauważycie, zostało wykreślone całkowicie zdanie dotyczące gimnazjum 21 i rodziców. Uważam, że jest to o tyle słuszne, żeby nie stwarzać jeszcze poprzez naszą uchwałę dodatkowych antagonizmów i niepotrzebnych po prostu emocji. Bo to jest niesłuszne po prostu. Dziękuję bardzo. A uzasadnienie idzie do prezydenta? Tak. Czy nie? Tak. Ja tak. Ja w takim razie to uzasadnienie pani Gilbert uważam, że no, nawet w zasadzie jeszcze lepsze swoje wycofuję. Mam poprawkę. Dobrze, proszę Państwa, lista punktów jest zamknięta. W takim razie, proszę Państwa, zanim przejdziemy do głosowania projektu uchwały, przegłosujemy poprawkę zgłoszoną przez panią radną Iwę Lipiec. Kto z pań i panów radnych jest za tą poprawką, proszę o podniesienie ręki. Przeciw?
15. Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawkę złożoną na pytanie o liczbie została przyjęta. Zatem poddam pod głosowanie projekt uchwały złożony przez panią przewodniczącą Komisji Edukacji wraz z przyjętą poprawką. Kto z pań i panów razem jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 0. 16 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Podjęła stosowną uchwałę.